Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, od 7 lat rozwalacie system edukacji w Polsce. Wprowadziliście bałagan organizacyjny, tysiące wakatów nauczycielskich, obniżenie prestiżu zawodu nauczyciela, rozłożyliście kompletnie na łopatki opiekę psychologiczną i psychiatryczną dzieci. I zamiast rzeczywiście podjąć choćby próbę rozwiązania tych problemów, to czym się zajmujecie? Tym, żeby wprowadzić indoktrynizację w szkole, wzmocnić nadzór i rolę kuratora, osłabić samorządy, te samorządy, dzięki którym jeszcze dzisiaj w Polsce funkcjonują szkoły, bo subwencja rządowa już dawno nie starcza. Zamiast wzmocnić indywidualizm ucznia, odciążyć siatkę godzin lekcyjnych, dać prawo wyboru rodzicom, wolicie pytać dzieci w szkołach podstawowych w ankiecie finansowanej przez ministerstwo za 4,5 miliona, czy 13-latka uprawia przygodny seks lub czy jest uzależniona od seksu ze stałym partnerem. No, czy wy jesteście poważni? Ogarnijcie się, jeśli jeszcze potraficie.